Witajcie po raz drugi. Dzisiaj będą wyjątkowo może dwa filmy, bo zobaczymy, może jeden. Ale wracając do wymiany tutaj tej instalacji wodnej. Wodnej. W sumie jeszcze nie byłem na dole, tu mnie postawili. No dobra, nieważne. Ale w każdym razie ogrzewanie, to jest ogrzewanie, przepraszam Was. Tu widzicie ta czerwona oznaczenie oraz to, że rury są z ocynku, świadczy o tym, że to jest ogrzewanie, bo do wody są stosowane złączki, ale z rury ze stali nierdzewnej. Nic nie widać, włączymy lampę. Natomiast do ogrzewania ze stali, z żelaza, z ocynku po prostu. Tutaj już wcześniej przegwintowałem również drugi koniec tej rury. Mam nadzieję, że to widać. O, teraz chyba lepiej. Założyłem pakuły, pastę, przykręciłem to. No i teraz będzie montaż. Tu jeszcze sobie wcześniej widzicie, bo tutaj to starą izolację musiałem zabrać, wyrzucić, zdjąć. Więc zaraz to wszystko tu posprzątam, żeby sobie przygotować miejsce pracy. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Mam tutaj szczotkę, o, i sobie to wszystko, słuchajcie, pozamiatam, ponieważ to są takie gąbki. Ja tego nie będę zbierał, bo nie ma nawet jak tego pozbierać, jakby człowiek chciał. Tutaj będę mocował śruby do tych desek, a do śrub szelki, żeby to się wszystko ładnie trzymało. Tutaj nie, naprawdę, to już jest tak spróchniała ta gąbka, widzę, że tu nie ma co zbierać tego. Jedynie to pozbierać, pozamiatać, żeby to, o, jakoś wyglądało. Przesuniemy lampę. O, jedziemy dalej z tym. Ważne, żeby to naprawdę przygotować miejsce pracy, bo musi być czysto podczas takich rzeczy, żeby nam tu nie wyszły żadne niespodzianki, coś nie widzimy. Słuchajcie, człowiek się, nie wiem, przewrócił, skaleczył o coś tam. Tak jak ostatnio tutaj jeden zdolny taki był i zdjął tarczę, znaczy ochronną tą obudowę z tej szlifierki kątowej, tej małej. No i sobie palucha, nie, prawie że uciął, no. Ale teraz chodzi na szynie, ma tego palca i tyle. Nie stracił go w każdym razie. Ale to są ważne rzeczy, wszystkie trzeba pamiętać, czy Wam ktoś mówi, czy nie. Po prostu pamiętajcie, stanowisko pracy musi być zawsze przygotowane, musi być czysto. Nie może być niespodzianek. Ktoś by tam powiedział, a tam, nie ma, a tam. To jest Wasze życie, to jest Wasze zdrowie. I tutaj nie ma co do tego żadnych dyskusji, no. To musi być czysto. Słuchajcie, jakiś kawałek rury, jakiś kawałek żelastwa, okrągłego druta, pręta, staniecie nogą, obróci się, pościgniecie się i no dostać w takie coś w głowę takim żelastwem, no to ja dziękuję. Także to są ważne rzeczy. Chcecie się oprzeć, słuchajcie, bo tego wymaga praca, że tu trzeba jedną ręką. Zobaczcie, widzicie, tu są opilki z gwintowania, które robiłem. Też nie mogą być, bo to się co, człowiek oprze, czasami nawet ręką w rękawiczce, to nie ma znaczenia, bo nagle się okaże, że to się przez rękawiczkę coś tam dostanie i tak dalej. Tu zobaczcie, jakiś gwóźdź wystaje. To są ważne rzeczy. Pilnować czystości roboty przede wszystkim. Tego musicie się nauczyć, jeśli jesteście młodzi, bo starzy już to wiedzą. Mam nadzieję. Dobra, stanowisko przygotowane. Tu sobie wniosłem rury. Te, które tu będę montował. Teraz słuchajcie, to co zrobię w pierwszej kolejności, to wymierzę sobie miejsce wkręcenia szelki. Ponieważ tutaj widzicie, jest mocowanie. Więc 2 metry dalej, pi razy na oko. Gdzieś tutaj wrzucę kolejną szelkę. Ale najpierw sobie zmierzę odległość tą od osi do osi tu i wtedy wymierzę
albo od, nie, no desce nie mogę ufać, muszę od osi do osi i sobie tam wymierzę, żeby to wszystko było ładnie. Zaraz wam to pokażę. Belki. Tylko muszę się tutaj jeszcze poukładać z narzędziami, zaraz wracamy. Dobrze, słuchajcie, potrzebowałem takie śruby, trochę dłuższe, ta ma chyba 12 cm, ale nie znalazłem, więc będę musiał na tych to zrobić, zobaczymy czy mi to wyda, a jeżeli nie, to czeka mnie wyjazd do magazynu po trochę dłuższe, zobaczymy. W każdym razie teraz tak, bierzemy sobie metrówkę i mierzymy środek rury. Ile jest? Powiedzmy 14,5, tak? Czy to jest 14,5, czy to jest 15, nie ma znaczenia, dlatego że zawsze tą śrubę, którą tutaj teraz, o, teraz widzicie, trzymam w garści, zawsze mogę ją pociągnąć, nagiąć, cokolwiek zrobić, żeby to się wyrównało. Z drugiej strony jeszcze możemy sobie przymierzyć tu od środka, od osi, zawsze mierzymy od osi 5 cm od krawędzi deski i w ten sposób też możemy to zmierzyć. No bo to mówię, rura ma 6 metrów, więc ja sobie tutaj tą rurę spokojnie wyciągnę całą, a potem będę docinał. Zobaczycie w każdym razie, ja to spróbuję położyć tą kamerkę tu. Może będzie widać coś. Aj. Tu ją dam dalej. A nie z tej strony, może z tej. O, i będzie coś widać. O. Ja sobie teraz założę rękawiczkę, bo takie rzeczy to w rękawiczkach. Tutaj mam przygotowane narzędzia, wkrętarkę, wszystko jest. I tu sobie damy, mówię, to jest wszystko mniej więcej 5 cm odmierzam, żebym to widział. I śruba idzie tutaj. O. Czyżby to jest, nie pasowało, trzeba zmienić końcówkę. Nie, ta jest coś za luźna. Jejku, jejku. Co tu się dzieje, moi mili? O, pyk. I to powinno trzymać. Za chwilę zmierzymy wysokość, bo jeszcze nie zmierzyłem wysokości tej rury. Tu nakręcam właśnie tą szelkę. O, otwieramy. Pyk. Idziemy zmierzyć. Chodźcie ze mną, że tak powiem. Zmierzymy wysokość. I też wysokość mierzy się do osi. Ile tutaj mamy? 13,5. I tu musi być tyle samo. Widzicie, tu jest 12,5. Ale zobaczmy z tej strony. 12. Widzicie, to jest jednak za krótka ta śruba. I ja się właśnie dlatego obawiam, mam obawy, że będę musiał pojechać po dłuższe śruby. Ale zobaczymy, może szef przyjedzie i wtedy z nim to uzgodnię. A na razie to powkręcam tak jak jest. Przygotuję sobie miejsce, wymienić te śruby, to jest żaden problem. Pokażę wam jak to wszystko wygląda. W sumie co 2 metry taka taka szelka ma być. Teraz ja to schowam, bo tutaj jest, słuchajcie, ciemno i żeby mi tutaj nic pod nogami nie leżało. To jest też bardzo, bardzo ważna sprawa. Nic pod nogami leżeć nie może. Bo inaczej to łatwo o wypadek, potkniecie się czy coś. To może być dla was śmieszne, zwłaszcza dla młodych. Ale starzy mają swoje doświadczenia i wiedzą, że to wcale nie jest śmieszne. O. I tu sobie tak pojadę ten kawałek, widzicie, z całą 6-metrową rurą. O, tutaj leżą dwie. Jedna sięgnie gdzieś dotąd. Tu sobie założę mufę. Potem dotnę kawałek kolano. Tutaj dotnę kawałek i właściwie będzie prasowanie. Tak, taką prasą specjalną, to też wam pokażę jak to wygląda. Także wszystko będziecie widzieli, jak się montuje takie rury, ewentualnie wymienia kawałki, gdzie są uszkodzone, to też będziecie
Kto by chciał to zrobić sam, no to będzie już teraz wiedział, w jaki sposób to zrobić. Dobra, na razie się trzymajcie. Ja idę tutaj ogarnąć parę rzeczy i oczywiście za chwilę wracam. Zobaczcie, tu musiałem przedłużyć. Mam nadzieję, że to będzie widać. O, jest założona mufa, docięty kawałek gwintu i założone na wysokość 13,5 cm. Tak ma być. Teraz będę tutaj ciął, kolejny sobie zaznaczyłem. O, zobaczcie, widzicie. Tu sobie zaznaczyłem gwint na 3,5 cm. Również tam dalej i jeszcze jeden będę musiał uciąć, ale tam będzie coś innego, chyba że założę taką śrubę 20 cm. I teraz ważna rzecz. Trzeba to uciąć szlifierką kątową. Tą małą, co tu leży. Nie wolno takich rzeczy robić na strychach. Tu jest pełno waty, różnych materiałów łatwopalnych. To wszystko jest suche jak pieprz, więc łatwo o zapłon. Dlatego musimy się wynieść stąd. O, tu sobie położę na kamieniu. Widzicie, taki kamyczek. Deszcz pada, więc jest wszystko mokre, także to będzie absolutnie bezpieczne. Żeby mi tylko baterii starczyło do końca filmu. I jedziemy. I teraz, jeżeli... To jest gorące, nie mogę to tak wziąć. Wziąć. O, właśnie, wyleciała mi rękawiczka. Więc muszę założyć rękawiczki i teraz tak. Tego teraz nie przykręcę, bo się nie da. Tu jest na ostro to wszystko wycięte i będę miał problem, widzicie? Dlatego trzeba to oszlifować. I zrobione. Także mamy przygotowaną taką przedłużkę. Widzicie śruby. Teraz idę to wkręcić. Przyniosę światło, żebyście lepiej widzieli, jak ja to robię. O ty. Właśnie tu jest taka ścieżka kiepska. O. Tu już jest śruba przygotowana. Widać coś? Powiedzcie, że widać. Kurczak. Dobra, przycisnę kolanem kamerkę. O. I teraz tak, tu mam mufkę, czyli taką jakby. Nie ma takiego czegoś. Taką przedłużkę, nakrętkę z gwintem w środku. I ją sobie dzielę na pół i wkręcam. Tak, żeby połowa tej śruby, która jest wkręcona, tu była w środku i połowa tego nowego, przedłużonego gwintu. Teraz zakładam szelkę, ustawiam ją. O, i teraz powinna mieć 13,5 cm. I ma. I można jechać z następnym tematem. Spieszę się, słuchajcie, żeby mi bateria wystarczyła. Także rozłączamy się i pokażę wam, jak to wygląda. No moi drodzy, temat skończony. Tutaj całe to już ta instalacja jest położona. Widzicie, tutaj założyłem mufę w tym miejscu. Tu kolano przy zgięciach, takich właśnie łamaniach, kolanach i tak dalej, zawsze daję dosyć blisko dwie szelki. Ano po to, żeby to się trzymało mocno. Tu są inne naprężenia, w tym miejscu ciśnienie jest duże, więc warto to robić dla spokoju, bezpieczeństwa. To w sumie jest drobiazg, ale ważna rzecz. No i tutaj już połączenie z tym. Tutaj dałem dodatkową szelę, ponieważ następna jest tutaj kawałek dalej. Mocowanie widzicie, o tu stare, tutaj do tej pory nie ma. Więc dałem tutaj przed tym, jest zrobione. Poziomy są ładne, wszystko jest ok. Teraz zabiorę się za sprzątanie tej starej izolacji, którą tutaj zdemontowałem. I właściwie tyle z roboty. Trzymajcie się. I do następnego filmu. Cześć!